I proszę Państwa, teraz zadanie dla Państwa. Oczywiście należy dokonać wyboru. Oceniamy jedną, znaczy oceniamy wszystkie, wskazujemy jedną konkretną prezentację i tak jak wspominałam, trzy z nich, te, które dostaną najwyższą liczbę punktów, będą nagrodzone. W trakcie, jak Państwo zaznaczacie i koleżanki tutaj, czy koledzy będą zbierać te głosy, ja doprecyzuję kwestię nagród, mianowicie ci z Państwa, którzy już uczestniczyli wcześniej w sesji Fame Lab podczas pierwszej i drugiej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, jak również podczas ostatniej edycji konferencji Rozwój Edukacji w Ekonomicznym Szkolnictwie Wyższym, to było w Poznaniu 4 lata temu, wtedy, kiedy po raz pierwszy właśnie tą sesję Fame Lab realizowaliśmy, to zwykle nagroda była fundowana przez Fundację Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W tym roku uczelnia, władze uczelni będącej gospodarzem, goszczącej nas dzisiaj, postanowiły również dołączyć do puli nagród swój wkład. I te dwie pozostałe nagrody to będą, są fundowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. No a tradycyjnie nagrody to są po prostu bony do wykorzystania. O ile pamiętam, a jak nie pamiętam, jak źle pamiętam, to obdarowani, nagrodzeni będą mieli dokładną informację wewnątrz koperty. Mamy tutaj trzy koperty, które za chwilę dowiemy się, komu zostaną wręczone. Ja będę za chwilę prosiła panów rektorów obecnych na sali o wręczenie tych nagród, ale oczywiście najpierw musimy poznać wyniki. Te wyniki muszą zostać podliczone i zgodnie, proszę Państwa, z tym, co mówiłam wcześniej, jest teraz pora na to, aby zadać pytania prelegentom. Mieliśmy 10 wystąpień i tutaj koleżanka będzie wędrować, jak rozumiem, z mikrofonem. Gdyby ktoś z Państwa chciał zadać pytanie, to w tej chwili jest dobry czas na to, żeby właśnie je wyartykułować. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby coś jeszcze dopytać, dowiedzieć się od tych osób, które dzisiaj przedstawiały swoje pomysły. Prelegent zadaje pytania. Ale nie sobie, miejmy nadzieję. Tak, postaram nie zadać sobie pytania, ale chciałabym zadać pytanie Tomkowi Kopczowskiemu. Rozumiem, że ta twoja propozycja dotyczy tak naprawdę nauczycieli, znaczy, którzy uczą przedmiotów ścisłych. I ekonomii, psychologii, nauk społecznych ogólnie. Aha, okej. Okay. Oprócz tego programowania, ale to jest jeden temat, bo może też językoznawców, bo ostatnią rzecz, którą zrobiłem, to jest korpus językowy dla kodów komputerowych, czyli zasada Pareto też tam obowiązuje. Więc zrobiłem kody, które mogę dać tym językoznawcom, żeby po prostu, jest taki na przykład, to co daję studentom, zrobić z tego bardzo szybko korpus językowy i zobaczyć na przykład te podstawowe statystyki dotyczące ilości słów używanych. Na przykład zdziwiłem się, że podręczniki do mikroekonomii wcale nie są zgodne z korpusem tym językowym angielskim. Także... Czyli co się włoży do twojego silnika, to wyjdzie. Tak, tak, przez kliknięcie, ale ze różne działania. Bardzo dziękuję. Jakieś pytania do innych prelegentów? A można zrobić gratulacje zamiast pytania? Ale można, tak, oczywiście. Chciałem złożyć gratulacje Timowi, który nazywała między innymi Ania, za sformułowanie, powiedział co prawda Przemek to sformułowanie. Należy powiedzieć nauczycielom, po co mogliby chcieć. To jakieś kolejne
kolejne pytania. Dajcie Państwo szansę koleżankom, żeby spokojnie policzyły te głosy. Wykorzystajcie ten czas. To ja może takie pytanie ogólne do prezentujących, bo intryguje mnie, dlaczego Państwo zdecydowali się na tą 4-minutową prezentację? O motywację, to jest pytanie o motywację. Nagrodę. Ja nie potrzebuję mikrofonu. Nie skusił pierwszy człon. Hej! Hej! Odmów mnie! A nas lab! Nie nas. Ja osobiście bardzo lubię gadać czasami, jak prowadzę prezentację i chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie w 2 minuty, bo się jeszcze tymi czterema za nią na pół podzieliliśmy. Zostało 2,7 sekund. Ja dlatego, że bardzo cenię czas, a jednocześnie jestem gadułą i dla mnie to stało się bardzo ciekawym wyzwaniem. Dziękuję. A ja się zdecydowałem z niezwykłą niechęcią, ale powodowany właśnie duszą eksperymentatora. Mianowicie chciałem się dowiedzieć, czy przedstawienie idei w ciągu 4 minut wywoła jakikolwiek odbiór u słuchaczy. I jak zbliży, jak z tego wynika, odbiór jest raczej mizerny. To ja powiem tak. Nie, może niektórzy z Państwa pamiętają, była taka książka o Poliannie. Dla dorastających dziewczynek generalnie książka. To jest jedna z moich ulubionych książek, jak już tak wyznajemy, to ja też właśnie wyznaję. Dlaczego? Dlatego, że tam Polianna cechowała się tym, że zawsze miała pozytywne podejście do najróżniejszych problemów własnych i potem już też innych ludzi i zawsze starała się znaleźć jakiś właśnie pozytywny aspekt i mnie to tak weszło w krew, ponieważ no, żyję znacznie dłużej niż miała, mam znacznie więcej lat niż miała Polianna, to w momencie, kiedy tutaj profesor Miszka powiedział, że według niego odzew jest niewielki, ja natychmiast miałam odpowiedź w głowie, po prostu na razie słuchacze myślą nad tym, czy są zainteresowani, czy nie. Dziękuję Ci bardzo, ja też mam... No, Poliannie, Jurek, dziękuję. Tak, wszystko się okaże. Ja nie potrzebuję mikrofonu. Ja powiem Jurkowi, Jurek, ja myślę, bo ja nie zrozumiałam, od czego było to F i G i chciałam Cię prosić, żebyś mi powiedział. F, G. Tam były dwa symbole, było F i było G. Po prostu w notacji matematycznej, jeżeli się pisze na jednej kartce dwie funkcje różne, jeżeli się pisze na jednej kartce dwie różne funkcje, oznacza się różnymi literami, żeby je odróżnić. Ale tam była jedna funkcja, tam był stosunek efektu do czasu. To ja już mam jedną funkcję, nie, mogę wykreślić. To jest tak, w moim przekonaniu, ponieważ student chce się nauczyć dużo, możliwie najmniej się męcząc, wobec czego to zależy od tego, czy jakość procesu kształcenia jest wysoka czy niska. Bo my mu pomagamy, nie? Wobec czego z drugiej strony to, czy on się nauczy szybko, czy wolno i ile się nauczy, będzie zależeć od tego, od podręcznika, nauczyciela i szeregu sali, Lichowniewiczek i jego możliwości, a oprócz tego oczywiście od otoczenia różnych rzeczy, miasta i tak dalej. I to są elementy tego. Każdy z nich można w konsekwencji przerobić na liczbę, udział na liczbę i ułożyć pewną funkcję matematyczną. I to może być F, tak? I z jednej strony jest skuteczność, którą można zmierzyć, z drugiej strony jest zależność, skąd ona pochodzi. Policzyć trudno, ale zobaczyć zależność jest znacznie łatwiej niż opowiadając, jak to jest. Po prostu o to chodzi. A być może, że po pewnym czasie ktoś się podejmie tego, żeby
to tak doprowadzi do stanu, który pozwoli na liczenie. Ale to jest już duża sprawa i długo. Tak? Ja chciałem do tego, co Jerzy powiedział, powiedzieć Państwu coś takiego. Miałem okazję słuchać tego, co powiedział Jerzy w 4 minuty. Słuchałem tego od ust Jerzego około godziny. I przyznam Państwu, że około godziny już byłem, o mało co bym zrozumiał. Ale w każdym razie na pewno grono, które tego słuchało, było zdania, że coś w tym jest. Proszę Państwa, proszę Państwa, ponieważ pytań w zasadzie już nie ma, to raczej są, jak wiemy, komentarze, dzielenie się uwagami i swoimi wyznaniami, dlaczego się zdecydowałem, to myślę, że zakończę tę część i przejdziemy do tego emocjonującego etapu dzisiejszej sesji, ponieważ otrzymałam wyniki. Pierwsze 3 miejsca to są następujące osoby. Miejsce numer 1, duet Anna Stanisławska-Miszkę Przemysław Stęcel. Drugie miejsce pani Anita Zarzycka. I trzecie miejsce pan Grzegorz Karpiuk. Coś jednak było. Jak Państwo wiecie, nie wychodziłam za liczącymi, więc nie wpływałam na decyzję. No i w takim razie bardzo teraz proszę pana rektora Cypisa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i przedstawiciela gospodarzy pana rektora Surówkę o wręczenie nagród. Kod ma kolorowy, nie elektroniczny. To jest nagroda pierwsza i w środku Bondo Empiku. Zwycięzcy konkursu pani Ania i Przemek. Mikrofon. Ale no, się przepraszam. Też zgodnie z geografią, do której się odwoływałam w czasie sesji, nagroda wędruje trochę dalej na północ. Pani Anita Zarzycka, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa. Żadnej stronniczości, pomimo że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie miał największą liczbę reprezentantów, głosy rozłożyły się tak, że każda nagroda trafia w inne miejsce naszego kraju i pan Grzegorz Karpiuk, Rzeszów, SIS. No to cóż, proszę Państwa, poszło gładko, sprawnie. Bardzo dziękuję prelegentom za dużą dyscyplinę, za zaangażowanie, przygotowanie treściwych, zwięzłych i ciekawych prezentacji. Ja myślę, że nie wiem, jak Państwo podzielacie moją opinię, ale ja jestem szczerze mówiąc podbudowana po tej sesji, bo wydaje mi się, że naprawdę dużo ciekawych inicjatyw się w naszym kraju dzieje, chociaż tego na co dzień być może tak bardzo nie widać.